Przed chwilą podszedł do mnie człowiek, który powiedział, że przyjął Jezusa Chrystusa w chłód z opłatką. Spróbujcie sobie wyobrazić, że na przykład mam świetny seks ze swoim mężem w opłatku. Przyjmuję swojego męża w opłatkę. To jest kpina. Bóg stworzył ciebie do intymnej relacji ze sobą. Do intymnej relacji ze sobą. Opłatek to jest kpina. Nie przyjmuje się w ten sposób Jezusa co tydzień i nie trzymasz go na języku, żeby go nie pogryźć. To jest kpina. Zobaczcie w ogóle, co to jest. Dzieci nadal. Bóg jest osobą. Jezus jest osobą. Jeśli zaprosisz go jako osobę do swojego życia, będziesz żył. Ale jeśli nie zaprosisz go, nie chcesz z nim mieć relacji prawdziwej, tylko chcesz żerać opłatki, to idziesz do piekła. Chcę cię o tym poinformować, bo jesteś tak naprawdę nie w relacji z nim. Jesz sobie jakąś mąkę z wodą. Rozumiesz? To jest realny Bóg, prawdziwy Bóg, który stworzył człowieka do relacji. Stworzył człowieka do relacji. Drugi Pan podszedł tutaj i mówi, Bóg jest wszędzie. Tak, Bóg jest wszędzie. Duch Święty jest wszędzie, dlatego z każdego miejsca możesz do Niego zawołać. Z każdego miejsca. On Cię zawsze usłyszy. Jeśli Pan zawoła dzisiaj realnie do Jezusa, przestanie się buntować. Jeżeli Pan w realny sposób zawoła do Jezusa, to będzie zbawiony. Niezależnie od tego, co zrobił w swoim życiu. Czy zdradzał swoją żonę, czy nie zdradzał, czy zabijał, czy nie zabijał, czy kłamał, czy nie kłamał. Żaden grzech nie jest tak na tyle duży, żeby człowiek nie został zbawiony przez to, że przyjmie Boga do swojego życia. Ponieważ Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty uporał się z każdym błędem, z każdym grzechem. Nie ma gradacji. Nie ma gradacji grzechu. Nie ma większych i mniejszych. Jest po prostu upadła ludzka natura, egocentryzm, który potrzebuje być wypełnionym żywym Bogiem, Jezusem Chrystusem. I Bóg jest wszędzie, to prawda. Ale jeśli nie jest w Tobie, to to jest w ogóle dla Ciebie nieużyteczne. Nie doświadczasz Go. Możesz do Niego krzyczeć, możesz jeść płatki i On nie wejdzie tam z tą wodą i mąką do Twojego wnętrza, bo to nie o to wnętrze chodzi. To chodzi o Twojego ducha. To chodzi o Twój egocentryczny szpień, ten cały rdzeń, który jest w Tobie. Chodzi o wymianę tego, o przemianę tego. Dopiero jak to będzie napełnione Bogiem, zaczniesz żyć naprawdę. I dzisiaj buntujesz się przeciwko tej informacji. Ja też się buntowałam. Przez wiele lat. Kiedy miałam 30 lat, zawołałam do Jezusa. Kiedy miałam 30 lat, zawołałam do Jezusa. Dzisiaj mam 51 lat. Żyję z Nim 21 lat. To jest realna relacja. Nie jestem jakąś dewotką, która chadza do kościoła, modli się. Nie jestem taka. Normalnie chodzę z Bogiem. Normalnie słyszę Jego głos. Normalnie uzdrawiam chorych. Normalnie głoszę Ewangelię. Normalnie. Wszystko normalnie się dzieje. Wszystko normalnie. To jest normalny Bóg, który chce wyposażyć Twoje życie w moc. Który chce podnieść Twoje życie. Który chce sprawić, żebyś szedł do nieba. Żebyś zmienił kierunek. Żebyś przestał spadać. Żebyś przestał być ściągany przez swój egocentryzm. On po to tutaj przyszedł i sensem Ewangelii jest to, żeby człowiek zrozumiał, że potrzebuje ratunku. Żeby już zrozumiał, wejrzał w siebie i zobaczył, czy tam jesteś zaspokojony, czy tam jesteś pełny rzeczywiście. Czy odczuwasz tego Boga, czy w ogóle masz z Nim relację, czy masz relację z miłością, czy jesteś w ogóle wypełniony miłością, czy jesteś zaspokojony, czy masz wieczną pustkę tam. Jeżeli masz pustkę, zawołaj dzisiaj do Jezusa. Zawołaj do Jezusa, jakkolwiek dziwnie to brzmi w Twoich uszach. Jakkolwiek płasko podstrzegasz tą osobę. Jakkolwiek płasko. W ogóle uwierz, że to jest osoba. Uwierz, że można z Nim być. Uwierz, że można Go poznać. Takiego, jakim On jest, a nie takiego, jakim Ci sprzedaje religia. Jedna czy druga. Religie są od diabła. To są takie zdjęcia w niekorzystnym świetle, zwykle. Zwykle prezentują Ci Boga jako jakiegoś uczciwego starca, który mówi, jak nie, to idziesz do piekła. Nie.
On przyszedł tutaj, żebyś nie poszedł tylko. Tylko weź to. Zostawiamy was z tym. Modlę się, Ojcze, żeby każde słowo, które zostało wypowiedziane na tym miejscu, pracowało w umysłach ludzi. Niech to zapada w ich podświadomość. Niech to będzie wykorzystywane przez Ducha Świętego, aby ich przekonywać o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Diabeł został osądzony. To nie człowiek został osądzony na krzyżu. To diabeł został osądzony na krzyżu, żeby człowiek mógł się wyrwać z jego szponów i przyjąć życie wieczne. Amen.